Mateusz Kaniowski, razem ze mną Zony. Witam wszystkich. I wszyscy czekali na ciebie, nawet nie wiesz, ile dostałem komentarzy, czemu nie było wywiadu z Zonym. Zaspamowaliście mi wszystko, więc proszę bardzo, uśmiechnięty chłopak przyszedł. No ja też dostałem na Instagramie i no nie wiem, no jakoś się nie złapaliśmy po prostu. Tak, ludzie muszą wiedzieć, że tutaj jak robię kilkanaście przykładów wywiadów, nie zawsze da się zapać wszystkich, bo przykładowo chcę gadać z Zonym, a on rozmawia z najładniejszymi polskimi dziennikarkami, najlepszymi, najmądrzejszymi, ale dzisiaj się udało, zaczynamy pierwszy wywiad Zony. Amadeusz Ferrari został wielką gwiazdą, bo miał rekordy szkoły w bieganiu, a ty masz rekordy szkoły w pływaniu. Zgadza się. W sensie, no można tak powiedzieć. Nie, no wiem, że masz dużo większy rekord niż no, tylko rekordy, szkoła. Rekordy Polski tam, szkoła to wiesz, dla bambików. Ale na pewno masz też rekordy szkoły. Chyba tak. Nie mieliśmy czegoś takiego u siebie, no ale faktycznie byłem chyba najlepszy. No i z tego bardzo łatwo wywnioskować, że pokonałbyś Ferrariego w walce w oktagonie. Tego nie wiem, ale chyba tak. Nie, no rekordzista to by się na pewno sprzedał. Myślę, że by się sprzedało. Luzik, spokojnie, ja tylko żartuję, ale widzę, że z Amadeuszem byś nie chciał mieć napięku, przynajmniej jeszcze na tym etapie. No wiesz, no ja trenuję dopiero 3 miesiące, więc są rezerwy, też widzę jaki progres robię z tygodnia nawet na tydzień. Także na razie tak dozujmy tutaj. Bajerę? Dozujmy tych przeciwników też, których miałbym mieć w przyszłości. Ale no jak myślę, że jak potrenuję ten rok, dwa lata, to już trochę mi się też zmieni nastawienie i będę chciał podejmować jakichś takich byczków większych. Skoro trenowałeś tyle lat pływanie, to na pewno twoje ciało łatwo się przystosowuje teraz do sportu walki, bo i kondycja, no i w ogóle cała taka motoryka. To prawda. Nie mam problemu w ogóle z jakimiś tam ćwiczeniami najmniejszymi. Też trenerzy mówią, że widać, że po prostu sport był kiedyś mocno trenowany. Bardzo te treningi motoryczne, to w pływaniu praktycznie ćwiczenia się, wiesz, no powtarzały. I tutaj tylko jak coś mi pokazują, no to mniej więcej już kumam ruchy i co z czym się je. I tak naprawdę robimy tylko szlify. Jakim stylem pływałeś? Najwięcej kraulem, ale miałem też jeden rekord tam w delfinem na 200. Bo wiesz, bo tutaj we Freak Fightach to często widzimy różnego rodzaju latające cepy. Jakbyś takiego kraula zarzucił z doświadczenia. Tak, to nawet trener mówi, że jest potencjał w tych cepach. Że... Naprawdę? Naprawdę, mówił, że jest coś, co umiesz chociaż. Dużo osób spala się przede wszystkim kondycyjnie, bo jednak bicie się jest najbardziej męczącym sportem ze wszystkich, bo cały czas trzeba się bronić, bo ktoś będzie chciał cię znokautować. Jak ty się czujesz pod tym względem kondycyjnym właśnie poprzez pływanie? Na początku było ciężko, ale teraz jakieś takie intensywne sparingi, gdzie tam ktoś taki, wiesz, bardziej doświadczony cały czas na mnie naciera, ja też tam odpowiadam. Czuję się okej, naprawdę, ale faktycznie to jest zupełnie inny sport, bo gdzieś tam w pływaniu masz te cykle, oddychasz co chwilę na jedną stronę, a tutaj jak zapomnisz na chwilę o oddechu, no to ten dług tlenowy jest tak duży, że już potem ciężko wrócić. No i ciężko się oddycha z połamanym nosem. No to też, prawda. A taki mam nadzieję, że będzie tutaj w walce. Ale twój czy Disa? No Disa, nie? Duża kulturka między wami na pierwszej konferencji, jakiś taki wzajemny szacuneczek widać. No ja nie mam chyba nic do niego tak personalnie, także no, głupio też tak na siłę kręcić dymy, no ale teraz w oktagonie, no nie wiem, nie będzie żadnej litości, idziemy na śmierć i życie, nie? Aż tak? No a jak? Idziemy sobie robić krzywdę, no. Ja tam nie wychodzę w innym celu. A stresuje cię w ogóle cała ta otoczka? Teatr, musisz wyjść, publika, tyle osób oglądających. Nie wiem, tak może chwilę przed, troszeczkę stresu, ale potem puszcza. Dwa pytania tam Pawłowski zadaje i ten stres się jakoś puszcza. Też się już oswoiłem chyba na tej pierwszej, więc myślę, że dzisiaj będzie trochę łatwiej. Ty jesteś tak po prostu lubiany przez ludzi, jest taki typ zawodników free fighter, którzy są po prostu lubieni i lubiani, co by nie zrobili, to i tak są propsowani. Natomiast czynnik dymogenny, jak da się łatwo zauważyć, jest bardzo ważny w federacjach free fightowych i czy ty taki czynnik jesteś w stanie w sobie wykrzesać? To wiesz, to zależy też od przeciwnika. No ja nie mam z nikim napięku. Nie mam żadnej kosy z jakimś youtuberem, chociaż pewnie jak tutaj się pojawię, to gdzieś inni będą mnie próbowali zaczepiać. I takie kręcenie na siłę, no to nie wygląda dobrze, ale jak ktoś oczywiście gdzieś tam na mnie naskoczy, no to nie dam sobie pluć w kaszę i no zniszczę go. W kaszę nie dasz pluć. No, nie dam sobie pluć. Miły, uśmiechnięty, dba o jedzenie. Tak, ale jak ktoś na mnie naskoczy, no to no, pójdziemy w wymianę słowną, no nie dam sobie tutaj, wiesz, napluć w twarz. Dobra.
Czy doświadczenie z Muay Thai pomoże ci w tym pojedynku? Myślę, że tak. Szkoda, że nie ma łokci, ale myślę, że pomoże mi. No to opowiadaj, jak z tymi kolanami te treningi? Kolana bardzo są dobre. Przez tarczę trener mówił, żebym troszeczkę przystopował z mocą, bo mu połamie żebra wszystkie. Także tajski clinch może być niebezpieczny. Ale myślisz, że kolana na ryj, to jest oczywiście cytat dokładny, mogą wjechać w pojedynku? Biorę to pod uwagę, aczkolwiek skupiam się na innych rzeczach, jakichś tam finisherach, mam już zaplanowane. Kurde, jak gdybyś wygrał swoją koronną techniką, jak będzie szacunek. Okazja, jak będę widział sporą przewagę gdzieś tam w parterze, czy no po prostu jakąś taką okazję, żeby to zrobić, no to zrobię to. Tylko, że też w walce chyba jak się człowiek podpali, to tak jest, że wiesz co, idziesz na żywioł i te plany gdzieś tam, które sobie rzeczy wymyśliłeś, no to odchodzi gdzieś tam w zapomnienie i lecisz po prostu przed siebie, nie? Ale wydaje mi się, że ta wasza walka może stać na fajnym poziomie. No ja na pewno jestem dobrze przygotowany. Ta przeszłość sportowa na pewno jakieś znaczenie duże miała. I myślę, że na tle innych debiutantów dobrze się zaprezentuje. Lepiej niż oni. A czy chciałbyś coś przekazać widzom, którzy tak mocno nacierali na wywiady z Zonym? Dobrze, że właśnie się przypomnieliście. Bardzo mnie to cieszy. I no jestem z was dumny. Jak myślisz, jak będziecie w Krakowie, bo z tego co kojarzę, Dis jest z okolic albo nawet z samego Krakowa, ludzie będą za tobą, czy będą przeciwko? Nie, będą za tobą, czy będą za nim? No myślę, że arena będzie za mną. Po prostu. Coś więcej. Ale to jest nieistotne, że wiesz... Też nam wszyscy operatorzy parsnęli za kamerą. Że to jest nieistotne, że on jest z Krakowa, no bo swego czasu, no to wiesz, no cała Polska, nawet Kraków jebał Disa. I myślę, że tutaj też tak będzie. Okej, okay, ale to też jest pytanie, czy ludzie będą za tobą, czy będą po prostu przeciwko niemu? Ja mam duży bardzo fanbase, mocno mnie tam dopingują, wiem, że bardzo dużo osób też będzie na arenie, także ten doping na pewno będzie też fajnie, jak tam wychodziłem na pierwszej konferencji i słyszałem, że ludzie też mocno krzyczeli, były brawa, także bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że ten oktagon, ta cała arena tam zapłonie mocno, jakieś trzęsienie ziemi wywołamy przy moim wyjściu, jak się walka rozpocznie, taki wiesz, naprawdę mocny rozpierdol, coś czego jeszcze nie było. Ulubiona technika kończąca? Nie mogę zdradzić. Parterowa? Nie mogę zdradzić. Stójkowa? No to nie, a też nie zdradzam nic. No ale to ludzie chcą to usłyszeć, z tego nie będziesz już oglądał. A skąd wiesz? Ale mogą mnie sprzedać. W parterze naprawdę dużo jest. Bardzo mi się podoba parter. Lubię to trenować, uważam to za taką sztukę. Naprawdę jest ciekawie, a w stójce... Troszeczkę tak jak Pasza tam się wypowiadał, że troszeczkę mnie nudzi ta stójka. Nie ma tam za wiele jakichś kombinacji. Także to MMA jest fajne. Ci Diz wleci obrotówką na dzień dobry, latającą. No ale dobra, no zdecydowanie wolę parter, ale w stójce też się dobrze prezentuje. No myślę, że te cepy są mocne po tym pływaniu, bo to jednak praktycznie ten sam ruch. Więc... Nie no, tutaj masz taki, wiesz. No. Ale to wiesz. Bardzo podobny. Zaprezentuj, proszę. Ale, a jak rozwalę coś? No nie, to tak z klasą i kulturką. Aha, no to... A takie za ucho, weselniaki. Tego ci życzę, żebyś wygrał takim knockoutem. Dzięki wielkie za wywiad, Zony. Dzięki wielkie. Coś mam jeszcze powiedzieć? Elo. Elo. Na razie, hej.